Dzień dobry, w piątek 13 w aktualnościach wita Państwa Krzysztof Janczurewicz. Szkoły i wszystkie inne placówki oświatowe w całym kraju zamknięte. Ma to pomóc opanować rozprzestrzenianie się koronawirusa. We wtorek zapadły decyzje o odwołaniu imprez masowych i zawieszeniu zajęć na uczelniach wyższych. Rząd zdecydował o zamknięciu od poniedziałku szkół wszystkich typów. Przerwa ma trwać 2 tygodnie. Rządzący chcą, by dzieci pozostały w domach. Lekcji w szkołach nie ma już od czwartku. W czwartek i piątek były tylko zajęcia opiekuńcze i świetlicowe. Przyrost chorych następuje gwałtownie. Konieczna jest izolacja, a szkoły to przecież ogromne skupiska. To nie są ferie, to czas kwarantanny, czas, który uczniowie powinni spędzić w domach, apeluje minister zdrowia. Decyzja rządu nie wpłynie na terminarz roku szkolnego. Zamknięte też będą wszystkie placówki opiekuńcze. Nie działają teatry, filharmonie, muzea, a także kina oraz szkoły artystyczne. Zamknięto kluby seniora i domy dziennego pobytu. Odwołano egzaminy na prawo jazdy. Zamknięto przychodnie, tam są tylko konsultacje telefoniczne. Zaleca się niegromadzenie w sklepach i galeriach handlowych. Choroba zakaźna COVID-19 wywołana przez koronawirusa bardzo szybko rozprzestrzenia się po wszystkich kontynentach. Na terenie Polski jest już ponad 60 potwierdzonych przypadków zakażenia. Wczoraj, to jest w czwartek około południa, wichura zerwała część poszycia dachu wieży kościoła mariackiego, odsłaniając jej drewnianą konstrukcję. Wezwano straż pożarną, która jednak nie mogła wiele pomóc, bo jej podnośniki nie sięgają na wysokość 50 metrów. Dopiero strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego z Kołobrzegu zabezpieczyli dachy wieży kościoła mariackiego. Ponieważ jednak nie wiadomo, jak te zniszczenia dalej będą postępować, teren w pobliżu kościoła jest nadal ogrodzony. Kwestią dalszego zabezpieczenia terenu zajmuje się teraz Straż Miejska. Proboszcz parafii musi teraz oszacować straty i zająć się zorganizowaniem prac naprawczych. Wichura wyrządziła również wiele szkód na cmentarzu komunalnym. Pandemia koronawirusa nie ogranicza działalności politycznej. Na jednej z kamienic przy ulicy Jana Pawła II pojawił się baner dotyczący kontrowersyjnego gestu posłanki PiS Joanny Lichockiej. Wkrótce podobny baner zostanie powieszony w centrum Połczyna. Podobne banery pojawiają się w całej Polsce w ramach kampanii prowadzonej przez Spontaniczny Sztab Obywatelski. Dzisiaj w starostwie zorganizowano konferencję prasową poświęconą koronawirusowi. W konferencji oprócz starosty uczestniczyli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Wiersław Kulik, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu oraz prezes szpitala. Drodzy Państwo, takie spotkanie, ponieważ chcielibyśmy poinformować za pośrednictwem Państwa o bieżącej sytuacji związanej z koronawirusem oraz tych działaniach, które są podjęte przez instytucje do tego powołane, o stosowanych procedurach, a również jak koledzy wójtowie, burmistrzowie na terenie swoich gmin, jakie działania również podejmowali lub podejmują. Jednocześnie chcę Państwa poinformować, że po tej konferencji prasowej spotykamy się wójtowie, burmistrzowie z szefem spółki Szpital w Szczecinku, tak aby rozmawiać o możliwości wspierania spółki Szpital w Szczecinku w ramach rezerw na zarządzanie kryzysowe, którymi zgodnie z ustawą dysponują samorządy gmin i samorządy powiatowe. Burmistrz Szczecinka Daniel Rak poinformował o przebiegu spotkania z kierownikami jednostek podległych miastu. Spotkanie dotyczyło koronawirusa. No tak, rzeczywiście. Pierwotnie spotkaliśmy się w starostwie w zeszłym tygodniu i rozmawialiśmy na temat sytuacji związanej z koronawirusem. Ustaliliśmy także, że dobrym i celowym byłoby odbycie rozmowy i uświadomienie dyrektorów zarówno szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ale też właścicieli przedszkoli prywatnych, czy też tych podległych samorządom. My mamy takie jedno przedszkole Kornela Makuszyńskiego. Przypomnę tylko, że też na terenie miasta podlegają pod nas podmowy
MOPS, działalność związana z opieką nad niepełnosprawnymi, nad osobami starszymi, które w imieniu miasta burmistrza realizuje MOPS poprzez stowarzyszenia. Miało być dojść do takiego dużego spotkania w Kinie, niemniej jednak decyzją premiera dotyczącą zamknięcia szkół, przedszkoli zostaliśmy wyprzedzeni. Stąd też doszliśmy do takiego wniosku, że każdy burmistrz, wójt w ramach własnej kompetencji takie spotkanie zorganizuje i takie spotkanie też zorganizowałem w szczecineckim ratuszu. Tak jak pierwotnie miało być to gremium całego powiatu, w tym spotkaniu w szczecineckim ratuszu brali udział dyrektorzy szkół, zastępcy, właścicieli przedszkoli, żłobków, byli przedstawiciele stowarzyszeń sportowych. Generalnie chodziło nam o przekazanie pewnej informacji dotyczącej zachowania się i funkcjonowania naszych placówek. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, dzisiaj jeszcze doprecyzowaliśmy, jeżeli chodzi o pewne nasze intencje. Mianowicie, jeżeli przychodzą dzieci do szkoły podstawowej, taką opiekę chcieliśmy zabezpieczyć i zabezpieczyliśmy. Chodziło nam też o to, że w momencie, kiedy nie przychodzą dzieci do szkoły, żeby tych nauczycieli też nie trzymać w szkole niepotrzebnie, natomiast żeby oni byli w gotowości pod telefonem i natomiast, żeby wymusić na jednostkach naszych jak najmniejsze migracje ludzi. Stąd też decyzja o zamknięciu między innymi akwaturu. Minister kultury też zalecał zamknięcie placówek takich jak kina, biblioteki. Te wszystkie placówki w Szczecinku zostały zamknięte. Generalnie jest taki apel do mieszkańców, żeby jak najmniej poruszać się, jak najmniej przemieszczać się, pozostawać w domu. Wielokrotnie słyszeliśmy podczas konferencji prasowych, że to nie jest czas wolny, to nie jest czas ferii. To jest czas takiej quasi małej kwarantanny naszej w domach. My powinniśmy sami sobie odpowiadać i myśleć o tym, żeby zmniejszać możliwość migracji tych wirusów. Mieliśmy w Szczecinku informację, że jedna z pacjentek zgłosiła się do SOR-u, zresztą mieszkanka Bornego Sulinowa, twierdząc, że ma objawy koronawirusa. Dzisiaj wiemy, że ten wynik jest ujemny. Oczywiście implikowało to wiele trudności, między innymi kwarantanna lekarzy, z którymi miała styczność, kwarantanna osób, z którymi ona przebywała. Została wywieziona do szpitala zakaźnego w Szczecinie, tam wynik ujemny, no to jest dobra wiadomość. Natomiast cała sytuacja, tak, łącznie z odkażaniem całego SOR-u, wyznaczaniem dróg ewakuacyjnych, dojścia do SOR-u, bo SOR przecież cały czas musiał funkcjonować. No, jesteśmy dzisiaj w takim czasie, gdzie musimy zwracać uwagę właśnie na przestrzeganie tej higieny, na ograniczoną ilość kontaktu. Rozmawialiśmy właśnie z dyrektorami, żeby taka informacja docierała do nauczycieli, do osób, które są opiniotwórcze, do osób, które mają kontakt z rodzicami, do których się zwracają mieszkańcy, czy to przez stowarzyszenia, czy inna forma. Taka była intencja tego spotkania, żeby uspokoić i żeby nasi mieszkańcy byli świadomi tego, że tylko odpowiedzialne decyzje, spokój, mało paniki, to wszystko może nam pomóc w tym, żeby w miarę łagodnie przejść ten trudny okres. Czas pokaże, najbliższy czas pokaże, jakie będą decyzje rządu. My jako samorząd bezwzględnie się stosujemy do wszystkich wskazówek. Chcemy, żeby Szczecinek był miastem, które wypełni wszystkie możliwe formy do tego, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Czy uda się? Nie wiem, ale na pewno będziemy robili wszystko, żeby spowolnić ewentualne potencjalne zagrożenia. Takie było spotkanie, zresztą dzisiaj w piątek będzie kolejne spotkanie w starostwie. Tak ustaliłem z panem starostą Lisem, że dobrze będzie, jeżeli będziemy w tym gorącym okresie co jakiś czas się spotykali i doinformowali, jakie kolejne kroki będziemy podejmowali. Biskup Edward Dajczak podjął decyzję o przełożeniu tegorocznych rekolekcji szkolnych na inny możliwy termin. Odwołał też zaplanowaną na 3 kwietnia pielgrzymkę maturzystów do Częstochowy. Oto treść tego komunikatu.
W związku z realnym zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, a także niepokojem wielu rodziców i księży, którzy kontaktują się ze mną, po konsultacji ze służbami podjąłem decyzję o przeniesieniu tegorocznych szkolnych rekolekcji wielkopostnych na termin, w którym będą mogły zostać one zorganizowane w taki sposób, żeby nie zagrażały zdrowiu uczestników. Zobowiązuję księży proboszczów, aby skontaktowali się z dyrektorami szkół na terenie swojej parafii w celu odłożenia decyzji o rekolekcjach na czas po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej. Ponadto informuję, że podjęta została decyzja o odwołaniu tegorocznej pielgrzymki maturzystów diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej na Jasną Górę. Decyzja ta podyktowana jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie młodych ludzi, którzy w najbliższym czasie przystąpią do egzaminu dojrzałości i jest odpowiedzią na apele i stosowne przepisy służb państwowych. Jednocześnie serdecznie zachęcam księży i katechetów pracujących z maturzystami, aby dnia 3 kwietnia tego roku lub w każdym innym bezpiecznym terminie zorganizowali w kościołach parafialnych msze święte lub nabożeństwa Drogi Krzyżowej w intencji tegorocznych egzaminów dojrzałości, a także w intencji wszystkich dotkniętych epidemią koronawirusa. Drodzy bracia kapłani, szanowni katecheci, zachęcam, abyśmy nie ustawali w modlitwie błagalnej. Proszę, aby nadal w kolejne niedziele i dni powszechne zanosić do Boga ufną modlitwę o zatrzymanie rozprzestrzeniania się epidemii. Edward Dajczak, biskup koszalińsko-kołobrzeski. Ponadto w związku z szerzącą się epidemią koronawirusa i zaleceniami Konferencji Episkopatu Polski, biskup Edward Dajczak wydał specjalną dyspensę zwalniającą z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej mszy świętej, która obowiązuje do 29 marca włącznie. Oznacza to, że brak uczestnictwa w niedzielnym nabożeństwie nie jest grzechem. Dyspensę otrzymują osoby w podeszłym wieku, osoby mające objawy infekcji, dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę. Wszyscy, którzy czują obawę przed zarażeniem. Ponadto w diecezji zostały przeniesione na późniejszy czas wielkopostne rekolekcje parafialne, a także wszelkie inicjatywy młodzieżowe, jak wielkopostne czuwania młodych oraz bierzmowania. Do odwołania zawieszone zostały także wizytacje biskupie w parafiach. I to już wszystko w dzisiejszych aktualnościach. W dalszej części programu zobaczymy, co narysował Maciek. Obejrzymy relację z konferencji prasowej w starostwie poświęconej koronawirusowi, a na zakończenie obejrzymy magazyn Vectra Media. Do zobaczenia.